Witam serdecznie wszystkich widzów w odcinku z bardzo dobrą powtórką, czyli pokaż co potrafisz. Oczywiście w tym odcinku lajcik 9 poziomu radziecki T-54 Lightweight. Oczywiście wiecie, że już za niedługo wejdą kołowce, które na szczęście nie odbiorą lightą, można powiedzieć, przywództwa spotowania przez brak zasięgu spotu na kołowcach. Oczywiście kołowce będą mieć swoje zadania, a lighty mają swoje zadania, ale są lighty uniwersalne. Myślę, że bardzo uniwersalnym lightem jest właśnie 9-tierowy T-54 Lightweight, który nie dość, że przypomina Meda radzieckiego, no to w zasadzie jeszcze coś może tam odbić i tak dalej. Zaraz poopowiadam z bohaterem, czyli z kierowcą na tym czołgu, o tej bitwie i o tym czołgu, a jest nim Matix i Zikary. Cześć! Cześć, witam wszystkich widzów i Ciebie. I cóż, są gracze, którzy już pokazywali u mnie na kanale powtórki Matix po raz trzeci i to tak widać, że uniwersalny gracz, ponieważ pokazywałeś i Meda, i ciężkiego lighta, to jeszcze został Tedek i Arta, tak? Tak, z Artą będzie najciężej, już Tedek prędzej padnie. Dobra. Słuchaj, to co powiedziałem, czyli jest to taki uniwersalny lajcik, którym można grać czasami jak medem, czasami jak lightem, w zależności od sytuacji. Jest to prawda, co powiedziałem, że to jest taki, można powiedzieć, jeden z bardziej uniwersalnych lightów w grze? Zgadzam się z tym w 100%, bo parametry tego czołgu naprawdę pozwalają i spotować, i grać właśnie jako taki med, bo do tego sprzyja działo, które na papierze może nie jest celne, ale naprawdę czasem zaskoczy celnością, wiadomo, mobilność. No i jeszcze jak na lighta naprawdę porządna wieża, którą na 8-kach, 7-kach można spokojnie gdzieś za nasypu sobie wychylać się na wieżę grać. Także z 9-tierowych lightów według mnie to jest taki najbardziej uniwersalny. Mhm. Oczywiście ta miejscówka również jest najbardziej moim zdaniem uniwersalną miejscówką dla lighta na tej mapie, a jest to Zatoka Rybacka. Oczywiście można wędrować tam, gdzie jest teraz wrogi AMX 1390, czyli lewą stroną, ale ten środek pozwala bardzo fajne ostrzeliwanie czołgów, które jadą do miasta i są w tym mieście. A w ostatnim patchu właśnie poprawili troszeczkę to miasto, gdzie więcej jest tych czołgów ciężkich. Kiedyś ich tam było malutko. Więc dlatego ta miejscówka zapewne, nie? Tak, jakoś tam właśnie na linii 1-2 nie umiem tam grać lightem, w zasadzie żadnym czołgiem nie umiem tam grać, jakoś się nie mogę odnaleźć. A tutaj ten środek już zapamiętałem, jeszcze jak była stara Zatoka Rybacka, gdzie tych krzaków w drodze do miasta nie było. I wtedy czołgi ciężkie się świeciły non-stop i się tutaj tylko w zasadzie jeździłem, ale po tych zmianach, mimo że już tam jest trochę tych krzaków, że już czołgi ciężkie mogą bezpiecznie przejechać, to tak czy siak jeżdżę, bo jak widać na tej powtórce zawsze coś wyświeci, plus jak mówiłeś jest bardzo ładne bicie i blisko w zasadzie i to na tą linię 1-2, czy to do miasta. Także to najlepsza miejscówka dla lighta na początek bitwy, dla meda w sumie też. Oglądamy sobie powtórkę, wy też oglądajcie powtórkę. Przypominam, napiszcie co wy sądzicie na temat tego czołgu, co sądzicie na temat tej bitwy i jak spędziliście święta, najbardziej rodzinne święta, czyli Wielkanoc i Boże Narodzenie. Ja bardzo dziękuję mojej mamusi, mojej siostrze, mojemu bratu, mojej drugiej siostrze, jeszcze mojej trzeciej siostrze za świetne święta. Moja siostra to chyba z 40 dań mykła, 6 dań z samych ryb, nawet flądrę zrobiła, która może nie była zbyt dobra, ale łosoś siostry pyszny. W ogóle no tak się najadłem, bo wędrowałem tak, wigilia u mamy, później wigilia u siostry, a dzisiaj bogato. Obiad u mamy, obiad u Judyty, znaczy nie, u Judyty już nie mogłem zjeść. W każdym bądź razie, no, trochę przeżarte, ale no, świetnie było. A jak u Ciebie było w miarę bogato w posiłki? Znaczy no, u mnie też rodzina do domu przyjechała i rodzina, która mieszka gdzieś tam w innych miastach i się zebraliśmy, no i bogato też było właśnie dużo ryb i było bardzo smacznie, ale najważniejsze, że można było w takim gronie rodzinnym przy kolędach sobie posiedzieć i miło spędzić ten czas, także jestem jak najbardziej zadowolony, bo iść można było fajnie spędzić czas, jak mówiłem, jeszcze można było sobie fajnie pojeść różnych przysmaków, które tam mama zazwyczaj przygotowała. Zjechałeś z miejscówki środkowej, ponieważ nie wiem, czy dlatego, że Leopard i Obiekt już opanowali lewą stronę, czy po prostu chciałeś pomóc miastu? Właśnie tutaj chciałem pomóc dla miasta, bo tutaj było dużo czołgów, a właśnie chciałem wykorzystać tą uniwersalność tego lajcika i po prostu przypusznąć, pomóc przynajmniej z tym miastem, bo tu już zostały w zasadzie tylko ja i Emil, bo na środku jakbym stał, to bym nic nie robił, byłbym bezużyteczny, bo te czołgi by się nie spotowały, a ja raczej na tą linię 1-2 do Obiekta i Leoparda jakoś nie ciągnęło mnie, aby walczyć z takimi czołgami. To jeszcze lightem, więc wolałem właśnie tutaj miasto trochę poczyścić, co jak widać się jak na razie udaje. Udaje się, ale przewagę wręcz ogromną, jeżeli chodzi o ilość HP, mają przeciwniki. Jeszcze jeżeli chodzi o czołgi 4-5, no to strasznie nie ma, ale już ta ilość HP jest przeważająca. Trzy czołgi ciężkie, Tedek i Medik. Przepraszam emocji. Na razie pozostałeś w tym mieście, wiadomo. No cóż, ten lajcik jest mobilny, szybki, dobry ma kamuflaż. Oczywiście w niczym nie jest najlepszy, ale jest taki, można powiedzieć, tak mówiłem, wypośrodkowany. No i coś potrafi też odbić. Jak dla mnie jest on po prostu zbalansowany. Zgadza się. A nie wiem, miałeś przyjemność zagrać kołowcem, czy jeszcze... niestety nie miałem zaszczytu grać kołowcem, ale miałem zaszczyt grać z graczem, który grał na kołowcu Plutonie, także widziałem, jak to się sprawuje i myślę, że naprawdę już będę... Znaczy już mam w sumie uzbieranego expa na AMX-ie ELC-Bisie i myślę, że jak najbardziej zrobię to, bo jednak te 105 km na godzinę na 10 to tak kusi. 110 aby w tak zasadzie. Pojeździć. 110? O, no tak w filmie Wargamingu mówili o 110 i 105 działo, więc no może być... I to będzie naprawdę ciekawa i to będzie naprawdę fajna odskocznia. No. Sytuacja jest taka, że kapuje ktoś bazę, 50 TP i STRV, no ten 50 TP tak delikatnie jedzie do przodu. Ja bym... Aha, Leopardzik ostatnio był widoczny na środek, więc chyba bałeś się tam podjeżdżać z tego powodu, że zostało ci 420 HP, nie? 480, no. Tak, no bałem się, więc po prostu już teraz zaryzykowałem, bo tego STRV-a wiedziałem, że jednak muszę go dobić, bo trzeba było kapa zbić, bo już zostało 13 sekund do skapowania i się udało. Ale się udało, to niestety przyjęcie były i już jestem na strzała od obydwu przeciwników. Tak jest. STRV się nie obrócił w twoją stronę, ponieważ bał się czołgu, który w tej chwili zginął. Zostałeś sam na Medika. Tylko tak przypomnę, że tutaj matchmaking był same 9 z góry na dół. Ten matchmaking oczywiście w przyszłości ma się pozmieniać, podobno na lepsze, więc wszystko okaże się w praniu. Ja w najbliższym czasie zrobię rozmowę z Fala Team, gdzie popytam się dokładnie co i jak i w jakim czasie. Leopardzik! Tutaj ten strzał to był tak trochę na farcie. No to żeś go zrobił. Celowałem w gąskę, ale nie sądziłem, że wejdzie, ale jak widać działo zaskakuje. No i na szczęście się udało. No i teraz tak naprawdę powiem ci, że mimo tego, że tam ten Conqueror ma sporo HP, to masz przewagę, chyba że są tam kamienie, że może się schować. Zobaczymy. Oczywiście optyka jest. Jest spot, jest wycofanie. O, i teraz jak te krzaki, można powiedzieć, się przestały być przeźroczyste, to wtedy ten kamuflaż jest mocniejszy. To taka informacja dla tych, którzy właśnie chcą wykorzystać. I teraz znowu podjazd, spot, jest kamuflaż na krzakach. I farmienie Conquerora, który nie ma opcji mnie zaświecić. Mm-hmm. Tylko że mało tych pocisków. On ma jeszcze 1150 HP. Tobie zostały 4 pociski. Tutaj cholewciano, powinno to wchodzić już wszystko. Zobaczymy. I czekam właśnie, aż on ten bok pokaże, bo dolną płytę to jest jednak ryzyko, bo ta dolna płyta ci z odległości może dingnąć. Ty, może ci braknąć. Conqueror z przodu jest twardy, a haeki przecież to może wchodzić po 10. Zobaczymy, teraz wszystko musi wejść. Jest. Zostanie ci około 150 HP na Conquerorze. On cały czas nie wie, co się dzieje. Musi wejść. I ostatni strzał też musi wejść. Ale tak no, i tak... tutaj naprawdę już się trochę, że tak powiem, ręce trzęsły, bo jednak... 133 HP i 3 heki. Powiem ci szczerze, że ja na twoim miejscu nie wiem, czy bym... 8 HP. Ja bym teraz jakoś go od tyłu. No ale ten strzał. Na szczęście weszło i już tutaj po prostu dokładnie przycelowałem. Jeszcze poczekałem i pewny strzał. No. Ale powiem ci, że jest. Było trochę szczęścia w tym strzale, bo widziałeś, pierwszy strzał 8. Ty celowałeś w ten miękki, miękką górny pancerz wieży z włazem, ale wiadomo, no, mogło wejść w twardsze miejsce i wtedy by znowu było 8 i wtedy byś musiał go taranować chyba, nie? Tak, albo na kapa wjechać. Jego byłaby taka opcja. No w zasadzie... Nie chciałem, szczerze powiem ci, kombinować z tym, żeby właśnie go objechać, bo te haeki od przodu waliłem świadomie, bo sam byłem posiadaczem Conquerora i jestem teraz posiadaczem Super Conquerora i wiem, że ta wieża naprawdę z haeków zbiera, że po prostu w ten daszek naprawdę wchodzi z haeków. Nawet z takiego kalibru i po prostu już chciałem... Zaryzykowałem, prawda? Bo wiadomo, mogło nie wejść, mogło pójść gdzieś za 0, mogło wejść za znowu 8. Ale wtedy jakby weszło za 8 drugi raz, to bym kombinował, ale weszło, to się cieszyłem, że bitwę ugrałem. Wszystkie 40 pestek wyszalony ostatnim haekiem, zniszczony ostatni Conqueror, czyli medal Fadina, obrońca, high caliber, specjalista. Taka ta bitewka. Oczywiście na tym czołgu można zrobić lepszy exp, można zrobić lepsze obrażenia, ale ta bitwa mi się podobała. Czy wam się spodobała? Napiszcie w komentarzu. No i cóż, to tyle. Nawet zarobiłeś trochę do przodu, mimo wszystkich pestek wystrzelonych. Dzięki bonusowi z choinki. Tak jest. To wszystko. Wiem, że jeszcze chciałeś coś na koniec powiedzieć, więc gadaj. Znaczy, chciałbym jeszcze tak życzyć wszystkim wesołych świąt i chciałbym też pozdrowić cały klan D1.pl, no i oczywiście zaprosić do niego, bo otworzyliśmy rekrutację do klanu. I w zasadzie to tyle. No i oczywiście wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku. Dokładnie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. No cześć.